Obcy, inny, wykluczony. Książka Magdaleny Środy, wymagająca nie tylko uważnej lektury, ale też, myślę, długiej rozmowy, bo jest to książka, która prowokuje i pokazuje nam te oblicza inności. Witam panią profesor ponownie. Mam takie pytanie, bo w tej książce wydaje mi się takim czasami ukrytym bohaterem i bardzo ważnym są normy. Wprawdzie precyzyjnie definiuje pani profesor obcego, innego i te różne aspekty wykluczenia, ale w przypadku właśnie normy, która też w tej książce znajduje swoją eksplikację, wydaje mi się, mamy tutaj bardzo taki ważny element dotyczący całej tej gry związanej właśnie z obcością, z innością, różnymi formami wykluczenia. Może dlatego, że każda kultura kształtuje swoje normy i w związku z tym ma to, co jest nienormatywne, czy obce, inne normom, ale z drugiej strony to, co pani profesor pokazuje, to również fakt, że norma może być polityczna, może być religijna, może być naukowa, a więc może stać się takim silnym narzędziem opresji kulturowej. Czy ja dobrze to rozumiem? Czym jest norma? Czy norma jest rzeczywiście władzą? Czy rzeczywiście ona musi za każdym razem działać jako to, co skazuje nas na niepowodzenie? Znaczy, niewątpliwie na tym tekście, na ten tekst wywarł wielki wpływ Michel Foucault, którego po prostu lubię i cenię, jak również jego nauczyciel Kogiem. I kwestia normy jest jakby fundamentalna w jego użyciu. Rzeczywiście norma ma zawsze charakter represyjny, przy czym to nie jest taka represja jakby dosłowna, prawda? To znaczy taka represja, jaką jest na przykład zakaz, taki bezpośredni zakaz. Norma tak naprawdę po prostu wprowadza ład, ludzki ład w świat, którego byśmy bez tej normy nie poznali, bo nawet posługujemy się normami, kiedy ten świat poznajemy. Jaki on jest poza normą, trudno sobie to wyobrazić. Normy są oczywiście bardzo różne, bo są obyczajowe, moralne, prawne, poznawcze, naukowe. Jest ich bardzo, bardzo wiele, wychowawcze. Jednym słowem to są te narzędzia, dzięki którym my rozpoznajemy świat, zyskujemy o nim wiedzę, ale jednocześnie kształtujemy samych siebie, swoje tożsamości i wzajemne relacje. Foucault zwracał przede wszystkim uwagę na normy dotyczące funkcjonowania w pewnych sferach, które są takim jakby trochę takim szkłem kontaktowym, takim miejscem, gdzie widać w bardzo intensywny sposób funkcjonowanie norm, czyli na przykład w szpitalach, w więziennictwie, czy też w dziejach tak zwanego szaleństwa. I jest tam też widoczna, zwłaszcza właśnie jego historii szaleństwa, w książce, którą, no to może głupio tak powiedzieć, ale książce, którą naprawdę uwielbiam. Czytam ją wiele, wiele razy. No właśnie ona pokazuje, w jaki sposób funkcjonuje ta najważniejsza norma, norma racjonalności, czy norma rozumu. W jaki sposób rozum jakby wyklucza to, co jest nierozumne, ale jednocześnie nie chodzi tutaj bynajmniej o kwalifikację o charakterze medycznym, bo Foucault pokazuje, że to, co nierozumne, to jest na przykład aspołeczne, albo nieużyteczne, albo coś, co się nie mieści w obyczajowości. I ten szaleniec tak naprawdę, który jakby kończy jako chory psychicznie w naszych szpitalach albo nawet poza nimi i poddany jest terapii, poprzez dzieje i poprzez właśnie historię funkcjonowania normy, on był wykluczany ze społeczeństwa z bardzo różnych powodów, właśnie ekonomicznych, przede wszystkim ekonomicznych, religijnych powodów, wielu, wielu, wielu innych. Więc cała historia szaleństwa to jest jakby historia funkcjonowania pewnej normy, która z jednej strony wprowadza ład, tak jak my go rozumiemy, dzięki któremu możemy poznawać świat, z drugiej strony pełni funkcje jakby wyraźnie pejoratywne, wykluczające, izolujące, separujące tych, którzy tej normie w żaden sposób nie mogą sprostać. No i mamy ten jakby pochód normy
również w dalszych jego dziełach, chyba najbardziej znamiennym pod tym względem jest Nadzorować i karać, bo to, co Foucault robi, to jest zupełnie genialne. Potem robią to inni filozofowie i socjologowie, tacy jak Baudrillard na przykład, że ta norma naprawdę, ona nie tylko oddziałuje na naszą racjonalność, ale ona oddziałuje na nasze ciało. To, co pokazuje w Nadzorować i karać Foucault, to jest, w jaki sposób norma kształtuje nawet naszą cielesność, nasze zachowania, nasze odruchy, nasze style bycia, nasze jestestwo i naszą kondycję. Pocieszające oczywiście jest to, że po pierwsze norma zmienna jest, a po drugie, że dzięki takim autorom jak Foucault mamy świadomość, że jesteśmy tak naprawdę uformowani nie przez naturę, tylko właśnie przez normy, przez różnorakie normy, których genezę albo genealogię Foucault nam pokazuje. Więc tak, rzeczywiście, ale też w takim bezpośrednim użyciu słowa norma, no to widać wyraźnie, że tak zwane obcy w tych figurach, które przedstawiam, czyli tego dzikiego, niewolnika, uchodźcy, on się znajduje poza normą naszej cywilizacji. Nasza cywilizacja wyznacza immanentne jej normy, które się sprowadzają do umiejętności, powiedzmy, narracji, pamięci, historii, mówienia, zapisywania, racjonalnego myślenia i tak dalej. Wszyscy, którzy znajdują się poza tą normą, są dzicy, nieokrzesani, nieludzcy albo też zarazem zagrażający. I ta norma funkcjonuje trochę inaczej w obrębie samego społeczeństwa, czyli wobec innych. I ja też skupiam się na tych figurach innych, czyli kobiecie, na geju, na biedaku. To są ci, którzy nie mogą sprostać wewnątrz społeczeństwa pewnym normom, bo są nie dość męscy, bo są nie dość bogaci, bo nie dość są religijni albo inaczej religijni. Jednym słowem, zawsze wykazują pewien brak. Tu jest oczywiście ślad, którym podążam, Simone de Beauvoir, która odkryła, pierwsza napisała, kobieta jest innym wobec mężczyzny, kobieta jest brakiem, bo nie ma falusa, bo nie ma tego sposobu myślenia i tak dalej, i tak dalej. Ale tych braków w naszym społeczeństwie jest wiele. No, ubogi też jest kimś wybrakowanym i niepełnym, no bo nie potrafi sprostać wymaganiom liberalnego społeczeństwa. Gej jest niemęski oczywiście i nie potrafi sprostać standardom męskości, a więc standardom mężczyzn, którzy i rządzą, i definiują de facto te normy, chociaż są to procesy oczywiście nie do końca świadome. Więc ta norma gra bardzo ważną rolę. Ona jest po prostu jakby wszechobecna i formatująca nas wszystkich, i to zarówno na płaszczyźnie świadomości, kultury, jak i ciała. Kamerę niżej. Okej. Okay. Dobra. No właśnie. Innym jest kobieta i rzeczywiście jej ciało i właśnie gender, ten aspekt kulturowy jest poddany całemu szeregowi norm, które będą kształtowały jej kobiecość, jej bycie w świecie. Kobieta jest taką ważną figurą w książce pani profesor. Ale ja się zastanawiam, bo tak jak pani powiedziała, normy ulegają zmianie. Normy są też czymś, co wprawdzie traktujemy jako niezmienne, ale przyglądając się historii, no choćby samej kobiecości, możemy zobaczyć, jak te normy jednak były przepracowywane na wiele sposobów. Z drugiej strony jest coś niepokojącego, bo właśnie Simone de Beauvoir, która tutaj jest taką wielką postacią, choćby w pamiętniku Statecznej Panienki, zwróciła uwagę na to, że ona została w pewnym momencie wtłaczana w tą rolę bycia kobietą, pewnym specyficznym modelem właśnie podporządkowanym i uprzedmiotowionym przez matkę. I to jest jeden z takich, moim zdaniem, najbardziej niepokojących aspektów naszej kultury, że czasami ofiary produkują następne ofiary. To
w jaki sposób kulturowo, prawda, funkcjonowały i były modelowane kobiety, wychowywane przez kobiety, było takim, można powiedzieć, przemocowym działaniem, czy przygotowywaniem wdrażania do działania, a współcześnie, nawet przy matkach feministkach, my za bardzo nie mamy zbyt dużej siostrzanej miłości, bo kobieta kobiecie czasami wilkiem, prawda? Czego? Co takiego jest, gdzie normy już pewne zostały przepracowane? No bo jednak, prawda, Polska jest dosyć specyficzna. W zachodniej części, prawda, naszego świata kobiety jednak więcej mają autonomii czy wolności, a jednak ciągle ta struktura przemocy, choćby kobiety wobec kobiety, jest zadziwiająca. Ja mogę dać przykład z własnego życia, kiedy moja córka Agata miała jakieś, nie wiem, 5-6 lat, a może trochę więcej, to ja jej zwracałam często uwagę. Moje dziecko jest bardzo wysoką blondynką, bo w tatę się wdała. I ja jej mówiłam: Agatko, siedź inaczej, dziewczynki siedzą inaczej. Agatko, nie mów podniesionym głosem. Dziewczynki powinny mówić spokojniej. Pamiętam, robiłam to w sposób kompletnie bezwiedny, bo z drugiej strony oczywiście byłam działającą feministką i o tym wpychaniu kobiet w stereotypy wszystkim opowiadałam. I Agata mi wtedy powiedziała: mamo, ty jesteś feministką, a wpychasz mnie w stereotyp grzecznej, miłej dziewczynki. Chociaż byłyśmy przecież na tak zwanym wendo, czyli tych takich kursach i ćwiczeniach, gdzie kobiety uczy się, żeby nie były ofiarami przemocy, pokazując im tak naprawdę, że tylko z powodu stereotypu one są słabsze, bierne i posłuszne i że mogą to przełamać, broniąc się, co będzie powodowało, że nie będą ofiarami przemocy. Patriarchat jest bardzo jednolitą kulturą i wszyscy jesteśmy w nią wpleceni. To tak nie jest, że istnieją jakieś dwie kultury, matriarchalna i patriarchalna, i dziwimy się, że kobiety z matriarchatu wchodzą w jakieś relacje z mężczyznami z patriarchatu. My mamy jedną kulturę, to jest kultura patriarchalna i ona wszystkich nas wychowuje i socjalizuje do ról, jakie w niej obowiązują. Kobiety bardzo często są, można powiedzieć, bardzo aktywnymi wspieraczkami patriarchatu i przekazują te role, które skądinąd czasem potrafią krytykować, potomstwu, swoim dzieciom. No, ja kiedyś napisałam pisałam książeczki razem z wydawnictwem Czarna Owieczka. Mała książeczka o demokracji, mała książeczka o feminizmie, mała książeczka o gender, mała książeczka o tolerancji. Robiłam je razem z dziećmi. I rzeczywiście siedziały tu u mnie dzieci i pisaliśmy te książeczki i większość dialogów jest autentyczna. A pamiętam, potem miałam rozmowy gdzieś publiczne z mamami, które na początku były trochę oburzone, że za dużo wolności, że taki postulat za wielkiej wolności z tych książeczek wypływa. A potem zwracały uwagę, że faktycznie tak jest, że jak chłopiec wraca z podwórka pobrudzony, to one są dumne, że się tak wspaniale bawił, jak wraca pobrudzona dziewczynka. Mówią: no dlaczego dziewczynka powinna być czyściutka i tak dalej. My mamy właściwie jeden moduł funkcjonowania w tej kulturze. On się teraz coraz bardziej kruszy i on się coraz bardziej pluralizuje, bo nagle się okazuje, że ta kultura, która była oparta na tych nie dość, że binarnych schematach, kultura, natura, białe, czarne, mężczyzna, kobieta, uczucia, rozum i tak dalej, ta binarność się coraz bardziej rozpada i okazuje się, że za tym wszystkim kryje się jakiś pluralizm, że już nie mamy dwóch płci, tylko trochę więcej i tak dalej, i tak dalej. Ale myślę, że tutaj się nie ma co dziwić, że w ramach kultury patriarchalnej wszyscy jej uczestnicy reprodukują wzory patriarchalne i że naprawdę trzeba wyobraźni, odwagi i solidarności, by te wzorce przełamać. No, z drugiej strony rozwój kultury polega na tym, że te wzorce są przełamywane. Przecież gdybyśmy sobie wyobraziły same siebie 100 czy 150 lat temu, to pewno pani profesor byłaby uczona haftu i gry na fortepianie i bycia po prostu posłuszną, grzeczną żoną i ja zapewne podobnie.
Więc nie byłoby mowy o uczestnictwie w sferze publicznej, o prawie do edukacji. To w ogóle, ja pamiętam, robiłam ze studentami takie ćwiczenia na stereotyp i jest taka świetna encyklopedia z końca XIX wieku, gdzie są hasła, zawsze w tych encyklopediach są takie hasła jak kobieta, Żyd, cygan. Człowiek, mężczyzny nie ma, rzecz jasna, ale jest taka znamienna dosyć encyklopedia właśnie, gdzie jest takie hasło kobieta. I to jest, i ono tak się zaczyna. Mózg kobiety jest lżejszy od mózgu mężczyzny o 280 ileś gramów, co jest faktem. I z tego jest wyciągnięty wniosek, że kobiety się nie nadają do edukacji, zwłaszcza do edukacji w zakresie przedmiotów ścisłych, a jeśli są kobiety, które wybijają się na samodzielność naukową czy pracowniczą, to znaczy, że mają kłopoty z hormonami, najpewniej mają brody i tak dalej. Czyli z pewnego faktu są wyciągnięte pewne normatywne wnioski. Dzisiaj, jak wiadomo, kobiety mają ten mózg lżejszy rzeczywiście i to jest fakt, ale z tego faktu po głębszych badaniach okazuje się, że po prostu mamy mniej tej substancji szarej, a więcej tych przewodów, więcej neuronów. Czyli jak ja mówię obrazowo i trochę niezgodnie z prawdą, ale to dobrze wygląda, mózg kobiety różni się tak jak nowoczesny laptop od komputera dawnego typu. No, jak wiadomo, w komputerach ciężar nie jest największym atutem. Czyli z tego samego faktu można wyciągnąć różne wnioski. W odniesieniu do kobiet wyciągano wnioski, które miały charakter deprecjonujący. Mówiono, że kobieta rodzi, a w związku z tym musi wykonywać nieodpłatną pracę na rzecz mężczyzny. Jest faktem, że kobieta rodzi, chociaż nie każda kobieta rodzi. Ale dlaczego musi wykonywać nieodpłatną pracę na rzecz mężczyzny i tak dalej. Jednym słowem też możemy wrócić do tematu norm. Z pewnych faktów wyciągano normy, które wydawały się być konkluzywne wobec tych faktów i trzeba było lat, setek albo dziesiątek, żeby zobaczyć, że z samego tego samego faktu można wyciągnąć zupełnie inne normy. Dziś normą wynikającą z lekkości kobiecego mózgu jest właśnie nie norma, a postulat dziewczyny na politechniki, dziewczyny do zawodów, które przynoszą po prostu zyski, dają ci pozycję. I teraz druga kwestia, to jest ta kwestia solidarności. To jest temat, nad którym sporo siedziałam, bo ja uważam, że my w Polsce mamy taką naprawdę niezwykłą sytuację, że pewne pokolenie, ja do niego na pewno należę, przeżyło solidarność w sensie dosłownym. Myśmy po prostu w 80 roku, ja już byłam dorosłą osobą tuż po studiach, właśnie na ostatnim roku, uczestniczyłam w tym doświadczeniu solidarności, które było naprawdę niezwykłe i uważam, że jesteśmy takim krajem, który powinien zachować monopol na solidarność i eksportować ewentualnie ten rodzaj doświadczenia. Tak się oczywiście nie stało. Ale kiedy zastanawiałam się, na czym polega fenomen solidarności 80 roku, no to oczywiście wiemy, że solidarność to jest taki pewien rodzaj więzi, która służy temu, żeby wyartykułować ważne interesy i ważne wartości. I to jest więź ponad podziałami. Ale też to, co jest ważne w solidarności, to jest pamięć. Siła solidarności, jej skuteczność była wprost proporcjonalna do wydarzeń, które miały miejsce dawniej. Do roku 76, 70, 56, powstania warszawskiego i innych powstań. To była ta siła solidarności. Otóż i solidarność jest taką więzią, którą można wypracować też. Kobiety po pierwsze nie mają tej pamięci. Nie mamy żadnych pamięci. Teraz mamy. Mamy pamięć, nie wiem, Kongresu Kobiet, Czarnego Protestu. Ale tak naprawdę jak sięgniemy wstecz, to są wszystko wydarzenia, które budowały solidarność, walkę, posłannictwo mężczyzn. Nas tam nie ma. W podręcznikach historii nie ma w ogóle kobiet. One w ogóle jakby tego świata nie budowały, bo mamy wyłącznie tą wizję taką militarno-polityczną, względnie dyplomatyczną. Więc my nie mamy tej pamięci i to jest jakby pierwszy postulat, który też w tej książce jest obecny, ale jest w wielu moich publikacjach, że trzeba tę pamięć budować. I teraz tego się dzieje mnóstwo. Dowiadujemy się o partyzantkach, dowiadujemy się, nie wiem, o Aleksandrze Piłsudskiej, która przemycała broń i dlatego nie miała, była ranna w stopę, bo któryś z karabinów tam, zdaje się, wypalił. Jednym słowem, my musimy odbudować tę historię, żeby mieć pamięć. To zwiększa solidarność. To jest pierwsza sprawa. A druga, że solidarność jest taką więzią, to już z filozoficznego punktu widzenia, więzią publiczną, chociaż emocjonalną, która w moim głębokim przekonaniu
zastąpiła grecką kategorię przyjaźni, bo pamiętajmy, że przyjaźń dla Arystotelesa jest więzią publiczną, tą, która wiąże prawodawców. Potem było braterstwo i to była też więź emocjonalna, ale publiczna. No i potem jest solidarność, tyle że znowuż uczestnicy i praktycy tej więzi, bo on się buduje, utrwala, wykorzystuje na różne sposoby, to są ci, którzy uczestniczą w sferze publicznej. Kobiety siedziały w domach, zamknięte, indywidualnie. Jeśli spotykały się z koleżankami, to głównie porozmawiać o dzieciach, a nie o sprawach o charakterze publicznym. Jest taki piękny esej Michała Herrera na temat przyjaźni i on pokazuje, jak w pewnym momencie w wieku tam 17-18 nagle odkryto, że przyjaźń kobiet może być niebezpieczna. Właśnie ta przyjaźń, która prowadzi do solidarności i wspólnych działań, w związku z czym zaczęto ją w literaturze traktować jako taką przyjaźń, no takich dziewczynek, co idą na plotki, albo zwierzają się sobie, a głównie się zwierzają sobie z tego, kto ma zostać ich mężem. Albo też ona jest niebezpieczna, bo to jest przyjaźń lesbijska, jeśli jest bardziej poważna. Jednym słowem, jak sięgniemy do literatury, to zobaczymy, że przyjaźnie męskie to są te, które mają na celu działanie w sferze publicznej. Przyjaźnie kobiece to jest Ania z Zielonego Wzgórza i Diana, które się sobie zwierzają i tak dalej, i tak dalej. Albo też niebezpieczna przyjaźń lesbijska. Więc my po pierwsze nie mamy pamięci, a po drugie nie mamy praktyk. Nie mamy praktyk historycznych. Jak ja byłam w rządzie, to pamiętam, kończyły się sesje parlamentu czasem bardzo późno. I kobiety co robiły? Wszystkie kobiety szły do domu, bo one tam miały jakieś obowiązki. Większość z nich miała obowiązki. Co robili panowie? Panowie w domu mieli wszystko zadbane, więc szli do knajpy, pili wódkę i rzeczywiście zawiązywali wtedy różnego rodzaju ponadpartyjne koalicje w różnych interesach. To nie jest oczywiście zachęta do kobiet, żeby piły wódkę bynajmniej, ale to jest jedno z takich usprawiedliwień, dlaczego wśród kobiet nie ma takiej solidarności. Trzecia sprawa to ja myślę, że to jest też taki mit. Na przykład zawsze się mówiło, o kobiety i tak nie głosują na kobiety. Profesor Fuszara zrobiła badania. Okazuje się, że kobiety głosują na kobiety. Że to jest jakaś opowieść, jakaś narracja, żeby pokazać, że jesteśmy niesolidarne. I to wszystko jedno, ile będzie kobiet na listach, bo kobiety nie zagłosują na kobiety. Kobiety głosują na kobiety. I ja myślę, że teraz jest taki czas na budowanie tej solidarności. Temu też służy chociażby Kongres Kobiet. No bo jak już wchodzimy w sferę publiczną i wiemy, że różne sprawy są w naszych rękach i muszą być w naszych rękach, bo nikt tego nie załatwi, to widać też dzisiaj na ulicach, no to ta solidarność powstaje. Powstają przyjaźnie, powstają więzi, powstają... No ale to jest świeże doświadczenie. To jest świeże doświadczenie i dlatego nie ma co się dziwić mamom, które mówią synkowi, że musi walczyć i cieszą się, kiedy pobił kolegę albo siedzi w rozkroku, o czym wiemy, że to dzięki temu, w jaki sposób mężczyźni siedzą i poruszają się, oni zajmują więcej przestrzeni, są pewni siebie. Dziewczynki ściubiają nóżki albo chodzą na obcasach i ograniczają swoją przestrzeń, dzięki czemu nie są do końca pewne. Poza tym mężczyźni mogą więcej krzyczeć, w związku z czym mają lepiej wypracowany głos do przemówień publicznych. Zapewne pani profesor też ma takie doświadczenie, że są dziewczyny, które są świetnie przygotowane, ale mówią, że ja nie jestem kompetentna, ja nie do końca i tak dalej. Są chłopcy, którzy są nieprzygotowani, ale z samą tubalnością głosu i pewnością siebie potrafią załatwić wiele spraw. To się oczywiście bardzo teraz zmienia, no ale trzeba pamiętać o tych zaszłościach i trzeba pamiętać o tych normach właśnie, które kształtowały kobiecość pasywną, głupiutką, oddaną pracą nieistotnym i pozbawionym sensu, jak prace uciążliwe, prace domowe. To cały czas też pojawia się figura kobiety jako nie mężczyzny, czy figura, prawda, kobiety jako takiej antytezy męskości mężczyzny, ale równocześnie chyba mężczyzna wpada w pewną pułapkę. Wprawdzie to on ma głos i nawet, prawda, współcześnie protestujące kobiety szokują, bo są właśnie głośne, bo klną, prawda, czy wyrażają jasno, co potrzebują. To pokazuje, prawda, że jednak to mężczyzna może być tym silnym. Ale z drugiej strony mam takie wrażenie i tak czytając książkę pani profesor cały czas się zastanawiałam,
Czy w ogóle można zdefiniować mężczyznę? Czy może czasem nie wpadliśmy tu w taką pułapkę, że ta kobieta zwierzątko, kobieta macierzyńska, kobieta niebezpieczne ciało, kobieta istniejąca tylko wobec mężczyzny, to ona jednak ma płeć, to ona jednak ma różnego rodzaju narracje i antynarracje, to ona w XX wieku przeszła falę feminizmu i nauczyła się mówić o sobie, a mężczyzna w tym względzie jest bardzo ograniczony, czy jest bardzo wręcz upośledzony. Co z tym mężczyzną? Czy znajdziemy go, czy... Znaczy, to jest rzeczywiście problem, bo my, mając dyskryminacji, zrobiłyśmy niemałą robotę w kierunku emancypacji. Proszę pamiętać, XIX-wieczne sufrażystki podkładały bomby pod samochody albo w kinach, gdzie zbierali się mężczyźni. Więc nauczyłyśmy się wiele podczas procesów emancypacji, nie tylko bycia grzeczną dziewczynką. A cały właściwie wiek XX, tak zwana druga fala feminizmu przede wszystkim, to jest czas rozmów o naszej tożsamości. I kobiety naprawdę zrobiły strasznie dużo, to znaczy one dużo wiedzą o sobie, o swojej tożsamości, o tym, jak się kształtowała, jakie są blokady, jaki jest stosunek do ciała, jak mówić o macicach. Jednym słowem, jest tyle tematów jakby przegadanych, a dokładnie w tym samym czasie mężczyźni, korzystając ze swojej dominującej pozycji, nie robili nic. Jakby zostali w tym świecie, który jest światem kobiet niewyemancypowanych. I Ulrich Beck w takiej książce Społeczeństwo ryzyka, bardzo znanej, zwraca uwagę na to, że nie było w ciągu 1000 lat ostatnich takiej rewolucji, z jaką mamy do czynienia teraz, kiedy to kobiety wchodzą do sfery publicznej. Bo jak on twierdzi, społeczeństwo nowoczesne jest skonstruowane w taki oto sposób, że ono jest nowoczesne w sferze publicznej i feudalne w sferze prywatnej. Że tutaj wolni mężczyźni konkurują i urządzają sobie demokratyczny ustrój, a kobiety siedzą sobie w tym domu i wykonują nieodpłatną pracę na rzecz mężczyzn. Również bywają ofiarami przemocy, co nie jest karalne w sferze publicznej, nie do pomyślenia. I teraz nagle te wszystkie kobiety wchodzą na rynki pracy, mają aspiracje, mają swoje własne modele życia, co tak naprawdę powoduje, że społeczeństwo jest totalnie przeorane. I kobiety robią to w sposób samoświadomy. Trochę tak jak niewolnicy, którzy się wyzwalają, mają tą siłę, która polega nie tylko na zwycięstwie spowodowanego wyjściem, znaczy, które jest wyjściem z niewoli, ale również przemyślenie różnych strategii, przemyślenie swojego miejsca w ramach tych strategii i swojej tożsamości. Mężczyźni nie. Ten świat, o którym my wszystkie chyba walczymy, feministki i demokratki, to nie jest świat oczywiście, gdzie kobiety będą rządziły i rządziły. To jest świat, gdzie ludzie będą mieli równe szanse, gdzie będą w sposób równy traktowani. I ja wyobrażam sobie, że jest bardzo wielu mężczyzn, jeśli nie większość, która jest umęczona rolą macho, która jest umęczona rolą jedynego żywiciela rodziny, bo to jest rzeczywiście stresowe i która, gdyby miała przemyślane kwestie własnej tożsamości, to by uległa i powiedziała, dobra, umówmy się, ty pracuj, ja się będę zajmować dzieckiem, ale przecież zajmowanie się dzieckiem w takiej globalnej skali to jest trochę wstydliwe, bo to jest bardzo niemęskie, no jak można pieścić, karmić dziecko, to jest dla kobiet. Poza tym mężczyźni na to świetnie zwraca uwagę w takiej książce ostatnio wydanej w Polsce, Karol Gilligan, Pójdźcie z nami. Mężczyźni są wychowywani do takich ról właśnie bojowników. Oni wychodzą z domu, muszą konkurować, muszą być najlepsi, nie mogą płakać, nie mogą się przytulać, bo przytulanie to słabość, zwłaszcza do innych chłopców się nie mogą. Wszystkie związki między mężczyznami ciepłe, emocjonalne są od razu podejrzane o homoseksualizm, więc też na przykład mężczyźni w związku z tym są znacznie bardziej skuteczni w popełnianiu samobójstw. Kobieta, która jest w tragicznej sytuacji, dokonując próby samobójstwa, kontaktuje światu
że jest z nią źle i tak naprawdę szuka pomocy. Natomiast mężczyzna, który wie, że musi być doskonały we wszystkim, co robi, i skuteczny, i jest właśnie sam, no jest skuteczny niestety też w tym negatywnym sensie. Więc ja myślę, że gdyby te roszczenia feminizmu zostały zrealizowane, to wszystkim byłoby lepiej. Bo naprawdę stereotypowe wychowywanie dzieci w taki sposób, że dziewczynki są różowe i są do lalek, troski i tak dalej, a chłopcy są niebiescy, a więc do zadań, a potem wyższych zarobków, jest nonsensowne. Wystarczy spojrzeć na, znaczy nonsensowne w tym sensie, że jest ogromną stratą dla kultury. Proszę zobaczyć, Maria Skłodowska-Curie dostała dwa Noble. W czasach, w których na matematyce, na wydziale, na Sorbonie studiowały cztery kobiety, a Uniwersytet Jagielloński nie przyjmował w ogóle kobiet, bo przecież ona nie wyjechała dlatego, że marzyła, żeby być w Paryżu, tylko chciała się kształcić. Jak pomyślimy sobie o tym ogromnym potencjale kobiet w tej kulturze, który nie mógł być wyzwolony, który nie mógł być użyty, z którego one nie mogły korzystać, ponieważ były zablokowane w domu, w przesądach i stereotypach, no to zaczynamy myśleć, Boże, jak ta kultura by wyglądała, gdyby te kobiety mogły się edukować, mogły pracować, mogły czytać. Poza tym wszyscy mówią, to jest taka dosyć wygodna sytuacja, bo fajnie jest siedzieć w domu. Tylko że przez te setki lat te kobiety siedziały w domu i nie zajmowały się tam pracą domową, tak jak to jest w biedniejszych społeczeństwach. One tak naprawdę nic nie robiły, bo one miały służbę, miały dla dzieci, miały niańki, nauczycieli, miały osoby, które zajmowały się domem, więc one naprawdę grały i haftowały. I to widać w pismach Mary Wollstonecraft, która mówi, kobieta musi mieć prawo do edukacji, bo inaczej nie będzie atrakcyjna dla swojego męża. No już jest taki argument, no, powiedziałabym bardziej pod publiczkę, prawda? No, kobieta, która umie haftować, która umie grać na fortepianie i tańczyć, a potem tylko siedzieć w fotelu, bo już jest matroną, no jest śmiertelnie nudna i marnuje swoje życie. Ja jak myślę o takim tym zmarnowanym potencjale kobiet, to myślę sobie, Jezu, czym byłaby ta cywilizacja, jak ona mogła inaczej wyglądać, gdyby nie właśnie stereotypy, przesądy i te normy, które oczywiście służyły wygodzie mężczyzn, ale też służyły temu silnemu, ekspansywnemu, militarnemu, eksterminacyjnemu aspektowi naszej cywilizacji. Kamerka. No właśnie. Tu pani profesor rzecz powiedziała, to zresztą wychodzi bardzo pięknie w książce, ten inny, figura innego, jakim jest homoseksualista, to jest z jednej strony ktoś więcej niż lesbijka, bo lesbijki nie ma. Lesbijka jest totalną, powiedziałabym, plamą w istnieniu. Natomiast homoseksualista drażni, bo to jest ten mężczyzna, który znaje, który jest emocjonalny, który jest wrażliwy, ale też, jak pani profesor napisała, on zostaje zredukowany do seksualności. W zasadzie tylko jeszcze prostytutka jest przez seksualność tak postrzegana jak homoseksualista. Tak się zastanawiam, czy ta redukcja właśnie homoseksualisty tylko do seksualności, to spojrzenie przez pryzmat nawet właśnie nie płci, ale seksu, nie jest taką próbą ucieczki przed całym wachlarzem emocji, czy całym wachlarzem też możliwości, jakie może zyskać mężczyzna w momencie, kiedy właśnie wychodzi poza ten stereotyp heteroseksualnego, męskiego, macho. Znaczy, dla mnie tak naprawdę problem homoseksualności to jest problem tożsamości. Przede wszystkim tożsamości. Po prostu odbieram siebie samego jako osobę, która nie mieści się w binarnym płciowym podziale świata. Czego chyba nie są w stanie zrozumieć różni przeciwnicy homoseksualistów. Chociaż muszę powiedzieć, że jeśli prześledzi się ich historię, ja tu robię pod przewodnictwem Boswella, to aż się wierzyć nie chcę, że jeszcze jakikolwiek rodzaj postaw nietolerancji czy prześladowania
może być obecny w społeczeństwach nowoczesnych, bo naprawdę od przynajmniej XIII wieku historia homoseksualistów to jest historia ciągłych prześladowań, to jest historia tortur, egzekucji, palenia na stosie, obcinania kończyn itd., itd., w końcu medykalizacji od mniej więcej XVIII wieku. No a jak wiadomo, w obozach koncentracyjnych to jest kwestia eksterminacji. Znaczy, ja muszę powiedzieć, i w tej książce jest to widoczne, ale też za Boswellem, bo my znamy kulturę homoseksualną, szeroką, wspaniałą kulturę homoseksualną w Grecji, gdzie de facto miłość homoseksualna jest elementem kultury i sfery publicznej. Miłość heteroseksualna jest obowiązkiem i należy do porządku natury. Mężczyźni wiadomo było, że musieli spłodzić dziecko do 35 roku życia, ale to, o czym opiewają dzieła literatury, przede wszystkim Platon, to jest miłość homoseksualna. Jeszcze jak czytamy Dantego, jego podróż po kręgach piekielnych, to pamiętamy, że spotyka on w ostatnim kręgu piekieł, w ostatnim, najgłębszym, tam gdzie słychać śmiech Lucyfera, spotyka on zdrajców i homoseksualistów. Tyle, że wśród tych homoseksualistów są sami jego przyjaciele i wielkie postacie renesansu. Czyli można powiedzieć, to był grzech już wtedy straszny, ale jakby tolerowany i obecny. I no nie chcę odtwarzać całej historii homoseksualizmu, ale nagle coś takiego się dzieje. I to jest przełom wieku XIII i XIV. Inicjuje to być może Albert Wielki, ale to jest widoczne też u Tomasza, że homoseksualizm był traktowany jako grzech rozpusty. A grzech sodomiczny, grzech rozpusty. Nie był, jeśli tak można powiedzieć, największym grzechem. I nagle homoseksualizm jest zrównany z herezją. I to się dzieje mniej więcej w tym samym okresie, w którym ta Europa pozbywa się Żydów. Hiszpania i Wielka Brytania. I jest jakieś takie nakręcenie na obcych, takie naprawdę upiorne i mordercze. To jest być może związane z centralizacją i powstawaniem państwowości, być może z centralizacją kościoła i ekstensją jego władzy, zdobywaniem nowych narzędzi komunikacji. Trudno im powiedzieć, Boswell wysuwa kilka tez, ale rzeczywiście w którymś momencie to już nie chodzi tylko o samą seksualność, tylko chodzi o coś więcej. No po prostu ten rodzaj funkcjonowania w świecie jest jakby skażony zachowaniem heretyckim, za które grozi śmierć. I muszę powiedzieć, że dla mnie to jest zjawisko, znaczy w ogóle niechęć do homoseksualistów jest dla mnie kompletnie niezrozumiała, ale też niezrozumiałe są te procesy historyczne, które spowodowały, że nagle mężczyzna, który posiada pewne cechy kobiece, chociaż tak naprawdę po prostu nie posiada pewnych cech ekspansywnych albo maczowskich, ze względu jeszcze na rodzaj współżycia, chociaż tak naprawdę, jak mówi Michel Foucault, powiedzieć o Pruście, że był homoseksualistą, to co to jest? Co to jest w ogóle? Ale nagle to urasta do rangi jakiegoś przedmiotu straszliwego, straszliwego potępienia. I ten rozdział o homoseksualistach, podobnie jak ten rozdział o Żydach, ono jakby nie są pełne. No, ja po prostu, śledząc różnego rodzaju tezy, które uzasadniają tą, czy starają się uzasadnić tą nienawiść do gejów i antysemityzm, tak naprawdę nie znajduję żadnego rozwiązania. Po prostu nie wiem, skąd to się bierze. Być może to są właśnie antysemityzm przede wszystkim, że to jest taka matryca dla wszystkich postaw ksenofobicznych, że to gdzieś, że ten stosunek do obcych uosobiony poprzez tą wrogą postać Żyda, on się potem reprodukuje na różne sposoby. Agnieszka Graf kiedyś mi powiedziała, że widziała taki napis w autobusie, takie graffiti na siedzeniu. Tam to jest prawda, a nie mit, tam gdzie gej, tam i Żyd. I jakby to potwierdza, że tak naprawdę tu nie chodzi o sodomię, tu nawet nie chodzi o to zabicie Jezusa, jak antyjudaiści właściwie definiują negatywne postawy, tylko tu chodzi o taką głęboko wpisaną
w naszą kondycję niechęć albo nienawiść do obcych. I samo obcy, samo słowo obcy jest czasem pustoznaczącym. Właściwie wszystko jedno, co tam włożymy. Ja myślę, że ten seksualizm gejów bierze się chyba stąd, że Kościół z jakiegoś powodu w Polsce, ale nie tylko w Polsce, ale to jest w Polsce szczególnie widoczne, ma obsesję na punkcie seksualności. Ja szczerze powiedziawszy nie jestem w stanie tego zrozumieć, dlatego że seksualność w naszym życiu zajmuje znaczące miejsce, oczywiście. Natomiast nie aż takie, jakby to było, jak to jest widoczne z zainteresowań Kościoła. I wydaje mi się, że ta nagonka czy obnażanie tej seksualności dziwnej ma swoje źródła religijne, tak jak religijne źródła ma tak naprawdę antysemityzm i w Polsce, i jak się wydaje na całym świecie, chociaż na całym świecie on ma znacznie bardziej nowoczesne formy, co nie znaczy lepsze, antysyjonizmu, prawda, ale to już jest z czymś innym związane. Więc no szczerze powiedziawszy, może dlatego, że jestem osobą tolerancyjną, otwartą i niezwykle cenię różnorodność, wszystkie formy ograniczenia, wszystkie formy nietolerancji, ksenofobii, homofobii i tak dalej, wydają mi się czymś tak dziwnym, no ale jak się okazuje, szukanie dla nich uzasadnień w historii jest absolutnie niewystarczające. Ja oczywiście mam takie złośliwe poglądy. Myślę sobie, że ci, którzy tak naprawdę nienawidzą homoseksualistów, jest taki ksiądz Oko na przykład, który ewidentnie ma takie rozważania, to oni po prostu mają taki problem, że mają wielką homoseksualną pokusę, ale jednocześnie wiedzą, że to jest zła pokusa, każda pokusa, nie potrafią zabić tej pokusy w sobie, w związku z czym odwołują się do narzędzi zewnętrznych, jakim jest prawo, zakaz, czy po prostu no, mocno odrzucenie takich postaw. Bo ja nie jestem w stanie tego zrozumieć. Rozumiem, że ludzie nie tolerują zachowań jednych wobec drugich, kiedy te zachowania przynoszą krzywdę. Ale dlaczego dwójka kochających się gejów, dwie kochające się lesbijki mają być w jakikolwiek sposób i na jakiejkolwiek podstawie przedmiotem odrzucenia, wykluczenia, inwektyw i tak dalej? Do tego nie jestem w stanie zrozumieć i szukając odpowiedzi na to pytanie w mojej książce, tak naprawdę odpowiedzi nie znalazłam. Tu zresztą widać taką bardzo, powiedziałabym, bolesną różnicę, bo to uprzedmiotowienie kobiety i kobieta jako figura innego daje się wytłumaczyć tak pragmatycznie. Po prostu użyteczne jest, by była ona podporządkowana mężczyźnie. Natomiast w przypadku właśnie homoseksualisty czy Żyda, to wydaje mi się, że być może jedynym jakimś uzasadnieniem byłaby potrzeba, taka kulturowa też potrzeba kozła ofiarnego czy jakiegoś wroga, być może, ale też wydaje mi się, że grzech, pojęcie grzechu, które jest specyficzne dla religii, ono tutaj będzie takim elementem, który będzie łączyć i homoseksualizm i właśnie bycie Żydem. Przy czym w tej figurze Żyda pojawia się jeszcze jeden ważny aspekt. Jak pani profesor napisała, słowa takie jak Polak, Niemiec, Włoch denotują narodowość, poświadczoną w dokumentach przynależności terytorialnej i państwowej. Słowo Żyd nie wskazuje ani na miejsce, ani na tożsamość. Żyd jest taką, prawda, figurą inności poza tożsamością, poza przestrzenią, poza kulturą. Powiedziałabym, że to jest takie już czyste wykluczenie. Natomiast samo to pojęcie też może być obelgą, prawda? Niektórzy mówią ty Żydzie. Zresztą to samo będzie z gejem, też będzie obelgą. No i tak się zastanawiam, czy ten taki rasistowski stosunek do właśnie Żydów nie wiąże się z taką naszą domniemaną strukturą posiadania świata, prawda? Czyli my, załóżmy, jako Polacy czy Francuzi, jako Francuzi, mamy takie poczucie, że to jest nasza przyszłość.
przestrzeń, bo tu są na przykład groby naszych przodków, ale przecież człowiek jest homo fiator, człowiek cały czas jest w ruchu. My tak naprawdę nie posiadamy tego świata. Nasza konstrukcja bycia Polakiem, czy Francuzem, czy Europejczykiem jest właśnie tylko konstrukcją. Może Żyd nam właśnie pokazuje to, że jesteśmy tylko konstrukcją, a chcielibyśmy bardzo mieć coś esencjalnego i pewnego. No tak, ale musimy pamiętać, że akurat historia Polski jest taka, że de facto 1/3 naszej populacji była żydowska, przynajmniej tam od XV wieku, prawda? Ja ostatnio byłam na takim, rok temu, na takim kursie kuchni żydowskiej, kulinarnym kursie kuchni żydowskiej, to było przed Bożym Narodzeniem i nagle się okazało, że większość potraw, które ja znam, które lubię i cenię, to są potrawy żydowskie tak naprawdę, nawet dochodziło tam do pewnych starć, czy to litewskie, czy żydowskie, czy polskie i tak dalej. No, pamiętajmy, że my się wywodzimy z kultury, która była niesłychanie spluralizowana i właściwie do jakiegokolwiek miasteczka w Polsce się nie pojedzie, czy to duże, czy małe miasta, to wiadomo, że ich przestrzeń tak naprawdę była częściowo żydowska. Moi dziadkowie pochodzą z takiego miasteczka, gdzie 1/3 to byli Niemcy, 1/3 to byli Żydzi, 1/3 to byli Polacy. I tak wyglądała ta Polska, więc to nie może być ta konieczność posiadania swojego terytorium i eliminowania obcych z nich, bo przecież bardzo pięknie o tym pada profesor Skarga, mówiąc o życiu na Litwie, znaczy wtedy Polska Kresowa, że po prostu to było jak powietrze. No, ta różnorodność ludzi, którzy tam byli i Żydów, i to nie takich Żydów, do których się szło, żeby sprzedał wódkę, tylko takich, którzy uczestniczyli w życiu na co dzień, że to było tak normalne. No i moja odpowiedź oczywiście jest taka, że to jest polityka. Jest polityka, bo po prostu nagle ktoś powie, ten Żyd jest winny, nie wiem, zabicia Jezusa, no przecież absurdalne pogromy, które były powodowane jakimiś przesądami, opowieściami o dzieciach chrześcijańskich mordowanych na macę i tak dalej. Ale widać wyraźnie, że to wszystko jest skonstruowane politycznie. Tak jak, trochę tak jak uchodźca. Nagle Kaczyński powiedział, uchodźcy przynoszą nam pasożyty i roznoszą różne choroby. Nikt nie widział uchodźcy w tym kraju tak naprawdę. I gdyby ich tu przyszło 1 000 000, to by też ich nikt nie widział. Ale już wyobraźnia zaczęła funkcjonować. Uchodźca, terrorysta, uchodźca, zagrożenie. Jesteśmy antyuchodźcy. Ja myślę, że no niestety ta figura Żyda w historii służyła bardzo wiele razy. Właśnie w tej roli, o której pani profesor mówiła, czyli kozła ofiarnego. Jak była epidemia dżumy, to jaka była jej przyczyna? No to Żydzi zatruwali studnie. To równie dobrze mogliby być geje, tylko wtedy jeszcze takiego terminu nie było. Więc to szukanie obcego, które nam tłumaczy niedole nasze własne, jest takim zabiegiem być może związanym w ogóle z kondycją ludzką i z kształtowaniem naszej tożsamości na tej linii ja-obcy, ale też być może, i tutaj w czasach nowożytnych myślę, że jest więcej argumentów na rzecz tego stanowiska, to są zabiegi polityczne. To są zabiegi polityczne. Schmidt to opisywał. Nie ma polityki w takim sensie egzystencjalnym, nie takim czysto praksjologicznym, bez tego przeciwieństwa przyjaciel-wróg, swój-obcy, że to po prostu cały czas funkcjonuje. I to mogą być wrogowie tacy jak właśnie ci, którzy zajmują nasze terytorium, Niemcy, Rosjanie i tak dalej, ale to mogą być ci znacznie bardziej podstępni obcy, którzy udają, że są nami, a tak naprawdę mają kopyta, jak mówiono czasem o Żydach, albo tam kradną naszych mężów, jak się mówi o homoseksualistach i tak dalej. To, co jest też istotne, to jest istotna ta kwestia tego spisku, prawda? Ksiądz Oko wspomniany uważa, że istnieje homolobby, że w ogóle jest jakiś spisek wszędzie na świecie, tak jak jest spisek żydowski. Ale to, co jest bardzo ciekawe, jak ja oczywiście bezskutecznie badałam za różnymi autorytetami źródła faszyzmu i zawsze byłam przekonana, że właśnie taki antysemityzm jest jednym z podstawowych źródeł. Zygmunt Bauman w książce Nowoczesność i Zagłada przytacza dużo argumentów i prac na rzecz takiego stanowiska, że to nieprawda, że poziom antysemityzmu w Niemczech
w latach 30. był dużo niższy niż na przykład poziom antysemityzmu we Francji. I on twierdzi, że antysemityzm bierze się bezpośrednio z działań politycznych, bo jako ruch zabójczy on się pojawił razem z ustawami norymberskimi. To znaczy nie wtedy, kiedy państwo niemieckie nazistowskie operowało zwykłymi uczuciami chęci, niechęci albo sympatii, niesympatii wobec Żydów, tylko wtedy, kiedy pojawiła się abstrakcyjna kategoria Żyda wpisana w prawo. Dlatego też ta działalność prawna jest zawsze bardzo niepokojąca, bo Niemcy mieli swoich Żydów albo swoje sklepiki żydowskie i jak wiadomo Noc Kryształowa skończyła się niewypałem w tym sensie, że Hitler planował większy pogrom niż ten, który miał miejsce, bo była ta prywatna relacja między Niemcami a Żydami. Natomiast kiedy powstały ustawy norymberskie i Żyd pojawił się jako kategoria abstrakcyjna, zagrażająca, w określony sposób zdefiniowana i sprowadzona do roli zwierzęcia, albo tak naprawdę w systemie nazistowskim niżej niż zwierzę, jak wiadomo, do praw zwierząt Hitler był przywiązany, dopiero wtedy zaczął się prawdziwy antysemityzm. Czyli teza ogólna byłaby taka, że to poprzez politykę te nasze istniejące postawy ksenofobiczne, ale istniejące w uśpieniu, gdzieś tam zawsze w zakamarkach naszej kondycji, naszego myślenia o świecie, że to politycy są tymi magikami, którzy to, co uśpione nagle czynią czymś żywym i niszczącym. Mamy spisek żydowski, mamy ideologię gender, mamy ekologizm ostatnio też, oczywiście mamy ideologię LGBT. To są wszystko zagrażające i bardzo niebezpieczne, podstępne spiski, wręcz światowe. Tutaj w niektórych narracjach oczywiście te grupy chcą przejąć władzę, posiadają pieniądze i mogą nas kontrolować. Więc można powiedzieć, jest taki wszechdominujący strach i podejrzliwość. Natomiast o osobach w kryzysie bezdomności, o osobach najuboższych, czy zubożałych, czy żyjących gdzieś na granicy, spauperyzowanych, w zasadzie się nie mówi. A to są osoby tak samo wykluczone. Pani profesor nam uświadamia, że to jest ten inny, który tak naprawdę jest odpadem społeczeństwa. Zastanawiam się, skąd to ta nasza obojętność wobec właśnie osób najuboższych, bo tak jak Żyd, prawda, czy homoseksualista, czy lesbijka, czy właśnie ta dzika kobieta rozbudzają naszą wyobraźnię, to osoby w kryzysie bezdomności czy w kryzysie ekonomicznym, o nich jest milczenie. Tak jakby ich nie było, a to są często też osoby, które są ofiarami albo systemu, z którego my korzystamy, albo systemu, który budujemy, czy też często są ofiarami właśnie tej naszej obojętności. Znaczy, ogólna teza za Arendt jest taka, że po to, żeby zdefiniować człowieka, trzeba wyprodukować nie ludzi. Po to, żeby człowiek zajął swoją pozycję w humanizmie, to musimy zobaczyć, kto nim nie jest. Na pewno nie był nim niewolnik, barbarzyńca, dziki, kobieta też w pewnym sensie. I to jest też dokładnie ta figura, to znaczy taka figura, która nie jest w stanie sprostać pewnym normom społeczeństwa nowoczesnego. Bo kiedyś, jak zwraca na to uwagę również Foucault, ubodzy byli traktowani jako postacie szlachetne. Religia mówiła, że ubóstwo jest cnotą. Jednym słowem pełnili zupełnie inną funkcję w społeczeństwie. Dopiero kiedy rodzi się kapitalizm i rodzi się ten wszechobecny system, w którym wszyscy żyjemy i który wyraźnie stawia pewne wymagania i tworzy określone normy, ci, którzy nie mogą im sprostać z różnych powodów, są z niego kompletnie wykluczeni. A ponieważ to jest system, którego celem jest dobrobyt, jak mówi znowuż Bauman
To jest system ogrodniczy. Tam wszystko musi być takie ładne i doskonałe i bogate. A tu nagle są chwasty, brzydkie, niepotrzebne, nieużyteczne, leniwe i tak dalej. No to czynność ogrodnicza polega na tym, żeby wyrwać te chwasty, czyli tak naprawdę usunąć je z naszego pola widzenia. I to jest proces, który zaczął się w pewnym momencie, jeśli wierzyć Foucault, prawda? Czy zaczął się wtedy, kiedy nagle zobaczono, że praca jest czymś bardzo ważnym, bogacenie jest celem społeczeństw. Wszystkie osoby, które nie są w stanie temu sprostać, są traktowane jako nieużyteczne śmiecie, tak na dobrą sprawę. Ten zbędny element. Też pamiętam, jak chyba pierwszy czy drugi raz czytałam, znowuż wspomnę historię szaleństwa Foucault, i on pokazuje, że od czasu, kiedy powstaje ten szpital generalny, to tak naprawdę nie ma tam osób chorych, tam są osoby zbędne. Po prostu nagle miasto oczyszcza się, w cudzysłowie, oczyszcza się z osób zbędnych, nieproduktywnych, tych, które nic nie odziedziczyły, tych, które niczego nie umieją, tych, które są powiedzmy piątym dzieckiem, w związku z czym są pozbawione majątku. Ale teraz przy globalnym kapitalizmie mamy takie miejsca na świecie, gdzie po prostu są te odpady, są ci ludzie, którzy po prostu żyją za pół dolara dziennie, a skoro nie mają pół dolara dziennie, czy jeszcze mniej, to umierają. My tego nie widzimy, to jest daleko, to jest nieobecne. I tak naprawdę ten świat składa się z ludzi, którzy weszli w ten system i z ludzi, którzy nie weszli, nie mogli wejść, nie mieli szans, żeby wejść, albo którzy no, po prostu należą do świata, który nie jest z tym systemem związany. I to jest jakby ogromny problem, którego nie widzimy, ale też Bauman mówi, no właśnie na tym polega ta czynność ogrodnicza, my ich usuwamy, my ich eliminujemy, są getta, są inne dzielnice, są takie czynsze, że biedny tam w żaden sposób nie zamieszka, ani się nie pojawi, grodzimy się, zamykamy. No i to jest inny problem obcości, to jest problem obcości, który ma swój kontekst przede wszystkim ekonomiczny, ale też no, globalny ekonomiczny, bo tu nie chodzi tylko o chwilową pauperyzację, chodzi o to, że ten system wytwarza ludzi, którzy są doń podczepieni i tych, którzy nie mają szans się do niego podczepić, a nie mają też innego systemu, ani innych możliwości. I to jest chyba ten jakby najmniej widoczny problem, ale właśnie dlatego, że on jest usuwany. On jest usuwany poprzez, jak mówi Bauman, czynności ogrodnicze. Usuwamy chwasty. W ten sposób dochodzimy do pytania o to, gdzie jest człowiek i kim jest człowiek. Ale mam nadzieję, że właśnie o tych też takich ogólnie humanistycznych, a może posthumanistycznych kwestiach porozmawiamy w następnej rozmowie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.